W Dąbrowie Górniczej kończy się wielka inwestycja. Przy okazji budowy centrum przesiadkowego zmienił się cały układ drogowy, a sama stacja nie przypomina już obiektu sprzed kilkudziesięciu lat. Kolejowo-drogowe zmiany mogą już odczuć mieszkańcy. Powinni je docenić nie tylko pasażerowie pociągów, ale również kierowcy, którzy od teraz jeżdżą pod torami, a nie czekają w korkach. Dla podróżnych zostały wybudowane przejścia pod torami, dzięki którym wygodnie i bezpiecznie przejdą na drugą stronę torów, ale również kierowcy dzięki wybudowaniu wiaduktu kolejowego przejadą sprawnie na drugą stronę torów, bez konieczności oczekiwania na zamkniętych rogatkach, tak jak było do tej pory, ponieważ wiadukt kolejowy został wybudowany w miejsce skrzyżowania w poziomie szyn. Pociągi nowym wiaduktem, a piesi i rowerzyści pod nim. Teraz poruszanie się w rejonie dworca powinno być dużo łatwiejsze, podobnie jak przesiadki, ponieważ jest sporo miejsca na pozostawienie auta. Niewiele mniej ma być stojaków rowerowych. Dwa parkingi duże, w sumie 375 miejsc na samochody osobowe. Natomiast jednocześnie też możliwość zostawiania roweru. Zarówno na tych parkingach, które my budujemy i będziemy jeszcze montować stojaki, plus zadaszony parking budowany przy okazji modernizacji dworca PKP, w sumie 240 miejsc dla rowerzystów. To jednak jeszcze nie wszystkie zmiany, bo miasto szykuje się do połączenia kolejnych linii autobusowych z centrum przesiadkowym. Poza tym budynek dworca, który przez wiele lat popadał w ruinę, ponownie zostanie wykorzystany. Planujemy, że tam będzie siedziba Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. To jest takie miejsce, które w ciągu całego dnia przyciąga ludzi prowadzących biznes, chcących założyć biznes. Polskie Koleje Państwowe powoli zmierzają do końca inwestycji za ponad 15 milionów złotych. Prace przy przebudowie dworca Dąbrowa Górnicza są na ostatniej prostej. Niedawno zakończyliśmy m.in. renowację elewacji i roboty na dachu budynku. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz dworca. Układane są m.in. posadzki oraz malowane ściany. Finalizowany jest montaż instalacji w budynku. W otoczeniu dworca prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu. Otwarcie dworca jest planowane latem bieżącego roku. Cała inwestycja kosztowała ponad 234 miliony złotych. Thank you.